No dobra, jedziemy z tematem, ze skrzydłami kolejnego dnia. Kolejny dzień wkurwiania wczoraj był z powodu Beaty. Dlatego nie będę tutaj, kurde, za bardzo się pierdolił, tylko powiem, co mam powiedzieć i jedziemy do tego. No ale 170 wbity na Adrolidzie blisko 52, ale dopiero dzisiaj wbije. Na wódu troszkę questów porobiłem i mam 36. Ubrałem tam troszkę go Geocore Markach. No i właściwie jest gotowy na żabkę. A później wiadomo orki i te sprawy. No to tutaj już możemy wychodzić. Przechodzimy do screenów. Tym razem starałem się trochę mniej robić. Zrobiłem 14. O proszę. Mi się tam nie przewidziało. Pięknie, dobra. No, biłem sobie w lesie orków, robiłem flaszki. Tutaj topór Dinaris, Rejolula. Tutaj kaster Dinaris, Rejolula. Tutaj iwet orkowy. Krowa sobie tego ryska robi. No i akurat z nimi tutaj biłem. Tutaj screen po kliknięciu był, więc bez komentarza, bagier. Tutaj... bo to tego. No w każdym razie tutaj tyle ekstra było. No i akurat 70 level, gdy miałem, bo tutaj się Inga Koperka właśnie popiewaliśmy. Był turniej 5 na 5, level 20-35. Ja akurat miałem wudu, ale nie miałem ekipy. Właściwie to miałem ekipę 4 randomów, z czego jeden nawet nie pojawił się tutaj, także tutaj nie było szans. I oczywiście było pechowo, bo w losowaniu dostaliśmy drużynę, która okazało się, że później chyba wygrała. A niektórzy noby pojedyncze osoby mieli w ćwierćfinale 1 na 1. I jedna pojedyncza osoba zgarnęła flatkę i do półfinału się dostała. Także, kurde, jak zwykle pechowo. W każdym razie tutaj się przegrała. Jedziemy dalej. Tutaj sobie zresztą na kasę robię. A tutaj na globalu. Sliver przytoczył tutaj informacje z gildyjnego. A w żonie ma status CVP, jaki ma. No i tak wygląda sytuacja. A Beata nie potrafi trzymać się zasad z jakiegoś powodu jebanym gimbusom powłaża. Zresztą to już jest teraz stary, wałkowany. Także tego, telefon odrzucam, połączenie, kurde, nie będę mi tu dzwonić w czasie nagrywania. Dobra, no to jedziemy dalej. Jedziemy dalej, tutaj jakiś kolejny screen. Właśnie dalej z tym tematem. Bo to o mnie była rozmowa. Właśnie. O, Kaneki, znaczy tak, ona nawet nie wie, że mi się to tu nie zgidzi. No oczywiście, że ona wie. tylko nikt się nie domyśli pewnie, że ona wie. Dobra, dalej jedziemy. Czy da radę się z niej bić orki i nic innego, albo bić 70 rytm w 2 tygodnie? No tak naprawdę to bym wbił w tydzień, ale jeszcze druida 50+ wbiłem i tam trochę Shida i Wudu jeszcze ogarniałem, dlatego spokojnie, to byłoby szybciej. No. Tutaj zlecenie na kasę, tyle spadło. Tutaj
event orkowy w nocy już przed spaniem. No byłem bez ochrony druidem i dostałem w jednej z walk taki pierdol, że blisko byłbym zgonu, ale później rycerz dał mi ochronę i jakoś to poszło. W każdym razie screena z tego nie zrobiłem. Na alcie pomimo niezbyt pokaźnego levela całkiem dobry ek z tego był. Także spoko. Tam gadka była, że nie ogarniam druidę i takie to. Sobie specjalnie pogadałem. No i z tych orków. No, niestety pies mi padł, wypierdolił się. No ale trudno, trudno. Podkurwia, kiedy kurde jest bieda i każda plata na czynicy. Skrzepijcy podczas bicia bruterów oblicze sprawcy, czyli właściwie prawie cały set lodejada. Już mam drobnięty. No i tyle. No i tyle w temacie. Także dzięki za uwagę, no i oczywiście zapraszam na kolejne filmiki. A tutaj już kończymy pogadankę. 6 minut tylko. Ładujemy się do gry. Tydzień.